tutaj Weronika z bloga Blond Obsession. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny filmik i będą to ulubieńcy zeszłego miesiąca, czyli ulubieńcy sierpnia. Dobra, to przechodzimy do ulubieńców, żeby nie przedłużać. Nie ma ich zbyt wielu. Te kosmetyki powtórzyłyby się z lipca, bo dalej lubię na przykład te cienie z Sensik. Potwórna paletka. Sięgam po nią codziennie, bo jest mała, kompaktowa, po prostu te cienie zawierają wszystko, co potrzebuję. No i ta paletka była moim ulubieńcem sierpnia, ale także i lipca. Więcej oczywiście opowiadam o niej w ulubieńcach lipca. Tam Was odsyłam do tego filmu. Dalej mam tutaj dwa podkłady, które najbardziej spodobały mi się w sierpniu. Myślałam, że latem będę raczej używać tych cięższych podkładów typu Revlon Colorstay do cery suchej i mieszanej, bo on się utrzymuje, kiedy są upały na mojej cerze przez calutki cień. W ogóle nie spływa z mojej twarzy. I właśnie myślałam, że takich podkładów będę używać najczęściej w sierpniu czy w ogóle latem, ale o dziwo, bardziej spodobały mi się na twarzy podkłady lekkie, takie bardziej rozświetlające. Nie wspomniałam w ogóle, co to są za podkłady. To jeden to AA Makeup, podkład wypełniający zmarszczki, filler. I mam tutaj odcień 101 Ivory oraz podkład z Belle Illumi Corrector w odcieniu 01 Light Beige i tego podkładu już mam, już połowę zużyłam. Naprawdę go bardzo lubię i robiłam tego podkładu test na moim kanale chyba w lipcu. Także przetestowałam ten podkład calutki sierpień i naprawdę muszę Wam powiedzieć, że jest genialny ten podkład. Kosztuje niewiele, 10 zł. Także super lekki na co dzień podkład. Mam cerę mieszaną i naprawdę fajnie się sprawdza, chociaż to nie jest taki podkład, który utrzyma się cały calutki dzień bez poprawek oczywiście, bo zacznie się świecić odrobinę. Zacznie się już świecić po kilku godzinach. Także na szybkie wyjścia super podkład. Odsyłam Was do testu. I podkład AA Filler też jest super. Tutaj jest napisane, że wypełniający zmarszczki. Ja jeszcze takich zmarszczek nie mam. On ma również fajne krycie. Może nie przykryje takich zmian, tak jak na przykład mam tutaj, ale również jest bardzo fajny na co dzień ten podkład. Kolory też są dosyć jasne, ale to jest najjaśniejszy z gamy, 101 i on tylko odpowiedni jest dla mnie właśnie w te pory letnią. Miałam już go trochę od tej promocji rossmanowskiej, wtedy go kupiłam. Próbowałam go wtedy na mojej twarzy, ale był za ciemny, także na lato on fajny jest. Podkład fajny, lekki, na co dzień, niezapychający, także na suchej cerze oba te podkłady na pewno się sprawdzą. Polecam Was serdecznie, ten również nie był drogi, w Rossmanie 25 zł. Nie wiem, jakoś tak się ostatnio przerzuciłam na podkłady bardziej rozświetlające, nawilżające i ten właśnie również taki jest. Oba są bardzo fajne, nawilżające, niezapychające. Długotrwałe nie są, ale na cerze mieszanej tak na krótkie wyjścia, a dla cery suchej na pewno będą bardzo komfortowe. Kolejny ulubieniec, My Secret, puder, wypiekany puder brązujący do twarzy i ciała, Face and Body Bronzing Powder, ja już się będę powtarzać, ale tutaj jest wieczko pomylone, pokazywałam go w ostatnich zakupach. Robiłam również test tego pudru na kanale, w ogóle nowości z My Secret. Genialny puder, naprawdę. Na lato super, bardzo ładnie można opalić sobie
nim twarz, nie do konturowania, ale raczej do opalenia. Kolor jest ciemny, tutaj w opakowaniu jest taki bardzo, wygląda na chłodny, ale on jest wypiekany, tak satynowo wygląda na twarzy i nie nadaje się do konturowania, ale na sezon właśnie letni, do przybrązowienia jak najbardziej. Na pewno nie dla bladziochów, bo będzie wyglądał ciemno i nienaturalnie, ale już dla takiej cery opalonej to naprawdę bardzo fajne. Odsyłam Was do testu nowości My Secret i w tym filmiku również pokazywałam ten bronzer. I jeżeli chodzi o opalanie, czy w ogóle konturowanie, mam tutaj pędzel Kawaii numer 18 i ja go również pokazywałam w nowościach kosmetycznych. Ten pędzel kosztował 25 zł. On jest fajnie tutaj zaokrąglony i bardziej tutaj spłaszczony. Dzięki temu idealnie się nadaje do konturowania twarzy. On nie jest mocno zbity, że nie wyblendujemy w ogóle konturu tym pędzlem. Także jest lekko tak minimalnie tak rozczapieżony, że można też fajnie sobie taką chmurkę bronzerem zrobić na przykład tu na czole, czy powyżej konturowania. Naprawdę fajny pędzel, multi zastosowań, do różu, do rozświetlacza. Ja najczęściej go używam do konturowania i przybrązowienia zarazem. Jedyny minus na początku tego pędzla był taki, że śmierdział, ale to okropnie. Teraz już jest z nim wszystko ok. Kilka prań i ten zapach zniknie. Nie jest w ogóle kłujący, jest mięciutki ten pędzel. Nie rozczapierze się po praniu brzydko. Ja go suszę w osłonkach specjalnych i jest z nim wszystko ok. Bardzo fajny pędzel, naprawdę go Wam polecam. Niedrogi i genialny. No i niestety już ostatni mój ulubieniec to jest puder do brwi Golden Rose Eyebrow Powder 102. I ten kolor idealnie nadaje się dla blondynki. To jest chyba najjaśniejszy w ogóle z tych pudrów do brwi. Ten puder nie jest taki, że nabierzemy i od razu zrobimy sobie taką krechę. Trzeba go trochę nabudować na brwiach. Końcowy efekt jest bardzo naturalny. Ostatnio właśnie wróciłam do wypełniania brwi pudrami. Jeszcze mam jeden ciemniejszy, 104. Jego używam tutaj na ogonek, tak jak mojej brwi, żeby zdefiniować bardziej. Ale najczęściej tylko używam jednego koloru, czyli tego 102. Naprawdę można wyrysować sobie dokładnie brwi tym pudrem. Długotrwały jest bardzo też ten puder. Kosztuje 10 zł. Naprawdę bardzo fajny. Polecam Wam. No i dobra, to tyle jeżeli chodzi o moich ulubieńców sierpnia. Mówiłam, jest ich niewiele, ale chciałam Wam pokazać tylko te kosmetyki, te produkty, których naprawdę używałam w sierpniu, ale tych 5 produktów to były moi naprawdę ulubieńcy sierpnia. Także mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam Was do obserwowania mnie na innych portalach, na Facebooku, Instagramie. Zapraszam Was również na mojego bloga. Dajcie kciuka w górę oczywiście, jeżeli filmik Wam się podobał. Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania mojego kanału. No i widzimy się w następnym filmie. Pa!